skąd, że zaproszona do Pani domu, bo nie widzimy się bezpośrednio, a rozmawiamy. Pani jest pięknie ubrana, świętuje Pani od wczoraj. Proszę powiedzieć, jak wyglądał wczorajszy dzień? No, pięknie. Przede wszystkim składaliśmy sobie życzenia. Życzenia są z całego świata. Bardzo ucieszyło mnie pan ambasador, który zwrócił się do nas z pytaniem, czy u nas wszystko w porządku, ambasador Izraela. Jeśli by była jakaś potrzeba, to na pewno proszę nam uprzedzić, pomożemy. Rozmawiałam z Ameryką, rozmawiałam z Izraelem, do nas telefony. Wszyscy jesteśmy, tak jak pięknie mój przedmówca powiedział, jesteśmy wszyscy sobie bliscy przez tą komunikację, taką naszą technikę wspaniałą, co za czasów, jaki by Egera w życiu by nie było. I w tym momencie nie czujemy się tak osamotnieni. Zadzwoniłam do Dwory Schreiber, której ojciec leży na cmentarzu tutaj na Cytadeli, zginął w ostatnim dniu wolności w Poznaniu właśnie. I mówię, Dwora, co u Ciebie? Ona mi, Alicja, jestem w domu opieki i jestem zamknięta, kompletnie zamknięta w moim pokoju w Izraelu. I mówi, ale wiem, że to jest dla nas wszystkich bardzo ważne. Ci ludzie po przejściach, po tych swoich tragediach wiedzą, że taka dyscyplina, samodyscyplina powoduje, że możemy być naprawdę szczęśliwi, że i my mamy wspaniałych fachowców, którzy o nas dbają. Ja myślę, że to wszystko się przekłada na to, że sedery nasze, które musieliśmy spędzić w domu, czytać Hagadę, która jest obowiązkiem każdego Żyda w Pesach. I to wszystko wiem, że jesteśmy Boga, cudownego Boga, rękach, wszyscy bez względu, bo przecież tak jak powiedziałam, on jest jedyny dla nas wszystkich. Może są różne drogi dojścia do niego, ale tak naprawdę jesteśmy nim. Ja chciałabym, jeśli pani redaktor pozwoli, taką piękną modlitwę. Proszę pani Alicja. Kazać na sen. Daj nam zasnąć, Haszem, nasz Boże w pokoju i daj nam stać nasz król do życia. Rozpoczyń nad nami namiot Twojego pokoju i doskonalaj nas dobrą radą w Ciebie. Zbaw nas ze względu na Twoje imię, broń nas i usuń od nas wroga, zarazem miecz, głód, rozpacz i usuń przeciwnika sprzed nas i za nas. Kryj nas w cieniu Twoich skrzydeł, bo Ty jesteś wolny nas szczerze i ratuje, bo Ty jesteś Bogiem, Królem łaskawym i miłosiernym. Też naszego wyjścia i przyjścia, dla życia i dla pokoju, od teraz na wieki. Całą modlitwę chciałbym przekazać dla wszystkich nas słuchających, nie tylko, dla ludzi na całym świecie. Niech Haszem ma nas wszystkich w swojej opiece. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Alicja Kołus, proszę Państwa, przewodnicząca gminy żydowskiej w Poznaniu i również dla Państwa z takim ciepłym, osobistą historią dotyczącą i tych świąt, i tęsknoty, i tak dużo równowagi tym wszystkim było. Serdecznie dziękuję dr Piotr Kosiak, teolog, Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Janusza Korczaka. Życzę Państwu dużo zdrowia, abyśmy spotkali się jak najszybciej. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego, błogosławieństwa Bożego. Dziękuję. Dla wszystkich.